państwo zobaczą. Polski naród ma tutaj wszystko za darmo. Gdy jesteśmy na dobrej, dużo jest z USA gości, ale nie wchodzą do biblioteki, tylko zaglądają. Chińczyków dużo, różnych ludzi. Przyglądają się, jak Polacy tutaj studiują, co oni mają za darmo. Spanie, rodzenie, wszystko w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Mają za darmo, proszę państwa, ale oczywiście, że im jest źle, bo tak, tutaj za darmo studiują na koszt państwa polskiego. Polacy na koszt państwa polskiego, no bo przecież jak dwie arabki na 10 tysięcy, to chyba tyle co nic. I potem jadą, proszę państwa, za granicę pracować, kasują rękawy, podkręcają i tam chcą dorobić się w Anglii. Ale tutaj mamy Ewę z Grecji, wielkoluda, która była też w Anglii i powiedziała, że tam jest wszystko obliczone, a poza tym nie chcą wcale Polaków, nie chcą stąd nikogo. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy wcześniej tam pojechali do Anglii, to oni wcześniej, proszę państwa, jakoś tak mogli mieć różnego rodzaju dotacje, datki od Camerona, a teraz już on się nie zgadza, żeby nowi napływowi wysysali z budżetu państwa Anglia. Także proszę państwa, tam jest królowa Elżbieta, ja jestem jej imienniczką i co mogę jeszcze powiedzieć, że ta Kasia dzisiaj wypowiadała się, proszę państwa, w jakimś radiu, chyba Tok FM, wypowiadała się bleble, ale przecież ona to już dawno głosu nie ma, bo jeszcze ta Rodowicz brzydka czy tłusta, ale ma głos, natomiast ta Nosowska to już ona nic nie potrafi, a gdyby chciała zakrzyczeć, to przecież dostaje chrypy i kaszle, to ile może Babsztyl śpiewać? Sam Babsztyl nie jest w stanie potem z siebie żadnych dźwięków wydobyć. Także wiecie państwo, to z tym krzyczaniem Żydówki, no to nic nowego, ale problem jest ten sam, że jak zacznie krzyczeć, się drzeć, w gardle zaswędzi, no i krzyczeć przestanie. Także proszę państwa, teraz linia Mysia weszła i ci wszyscy, którzy w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego siedzą, czytają, korzystają z komputery, śpią, mają nawet pokój dla matki z dzieckiem, to oni potem, proszę państwa, obracają się tutaj, jak się patrzymy na szarytki, gdzie papież mieszkał, gdy otwierał tę bibliotekę i idą do świętej Anny na piechotę, ba, nawet biegną. Jeżeli biegną do tacy, bo tutaj są tacy żebracy, którzy jak nawet ten film my nagrywamy, przyglądają się ściśle i gapią się. Nie byli nigdy w Anglo-Ameryce, Białystok to trudno. Nie widzieli Anglo-Ameryki, Białystok ani żadnej cerkwi, ani jednej nawet osoby prawosławnej, to trudno. Ani biskupa Jakuba, diecezji białostocko-gdańskiej, to trudno. Niech sobie jadą do Rzymu. Prosta droga do Rzymu, bo blisko. Do Rzymu jest bardzo blisko. Proszę państwa, gdy jesteśmy my pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, który przegrał, Gdańskiem i Krakowem. Jesteśmy tutaj w Warszawie, w Polsce, a na Mazowszu. W Rechodupkach, u Dubków, u Głupków, u Kołków Rozporowych, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Ponieważ tutaj jesteśmy za biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, a tam znowuż mamy podgórkę, tak samo jak do świętej Anny, spieszą na żebry, na msze od 21 do 22 w niedzielę i święta, no to tak samo tutaj, proszę państwa, mamy tę linię wciąż Mysią. Mamy linię wciąż Mysią, czyli że tak jak do świętej Anny, tak do Uniwersytetu Warszawskiego. I poziom Uniwersytetu Warszawskiego jest bardzo niski. Jest nawet dużo niższy niż zwykła zawodówka niemiecka. I skrzętnie oni odwracają od tego uwagę, bo jako że linia faryzejska, faryzeuszy i saduceuszy, to uczoność błyszcząca, tytułowanie się, mówienie rabbi, nauczycielu i coś w tym stylu. Jezus powiedział jednak, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi. Jeden bowiem jest tylko rabbi, jeden jest tylko bowiem nauczyciel.
Nie pozwalajcie się nazywać nauczycielem. Jeden bowiem tylko jest nauczyciel wasz, Jezus Chrystus, ani przewodnikiem nie. I ta tytularność, proszę państwa, była bardzo modna, u Żydów znana, no i teraz w tej linii misiej u katolików też jest bardzo znana tytularność, że nawet jak zwykła Pawłowicz wypowiada się, to mówią docent, doktor, habilitowany Krystyna Pawłowicz. Krystyna Pawłowicz. Także radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Najczęściej jak kopcą papierosy, to są katolicy. Oni idą ze świętej Anny. Proszę państwa, dlaczego tak mówimy? Mówimy to zdecydowanie i jesteśmy po prostu tego nawet bardzo świadomi, że tutaj w ogóle ludzi prawosławnych nie ma i prawosławni z Anglo-Ameryki, Białystok, to nawet tutaj do Warszawy, Polski, a do Moherów nie chcieliby przyjechać. Kiedyś była Anka, była Hanka i do Magdaleny przyjeżdżała, ale teraz nie przyjeżdża. Tutaj Lidia von Lipski mówiła, że proszę państwa, była w cerkwi i że ta babka, która świeczki sprzedaje, że bardzo niemiła. Ja mówię, czy to ta Zośka, bo ona te zjałczałe świeczki, to ona nawet potrafiła za darmo rozdawać, a nie sprzedawać. Ale była jakaś inna.